Keltuzacie, zrób mi loda. Rozkaz, wasza mroźność. Te brudne szmaty i ścierek sześć, niech brudne sprawy wykiorą je brudne sprawy. Icecrown Citadel. Tu mieszka król Lisz wraz z liszną służbą składającą się ze zgniłków, bałwanów i lodziarzy. Już taki ze mnie zimny drań, to jest chore, wiem. Ardas Menethil, bo tak właśnie się nazywa, był niegdyś właścicielem pałacu publicznego o wdzięcznej nazwie Lodzik. Gromadził tam najpiękniejsze okazy z całego Azeroth, by bogacić się na cudzej krzywdzie. Ardas mnie zniewolił i kazał robić te wszystkie obrzydliwe rzeczy. Na szczęście mój ukochany Illidan przybył mi z odsieczą. Teraz mogę w spokoju malować paznokcie. Nie wiem, czemu ten zimny kutas się na mnie uwziął. Najpierw zabił moją żonę, Syndragosę, i zrobił z niej swoje domowe zwierzątko. A później porwał mnie i uwięził swoim cuchnącym padliną burdelu. Na szczęście pozemtam Kael'thasa. Zaprzyjaźniliśmy się i uciekliśmy do Outland. Podobno Alexstrasza myśli, że nie żyje. I dobrze, oby Menethil też mnie nie szukał. Nie wiem, jak zimnym skurwysynem trzeba być, żeby tak potraktować mojego Kael'ka. Sam kiedyś byłem przymuszany do takich rzeczy. Brrr. Na samą myśl, że Ardas znów posuwałby mnie w oczy doły i mroził mózg, mam gęsią skórkę. Biedny król Terenas. Z pewnością przewraca się teraz w grobie, gdy widzi z nieba poczynania swego synalka. O, to trzeba mieć tupet! Dla Adatasa nie oznacza tak, wiesz mnie. Nie mogę w to uwierzyć, że chapnęłam lodowiec Dziadka Mroza. Wolałabym umrzeć drugi raz, niż to zrobić. On jest cudowny, to jego wyrzeźbione ciało, długie, srebrzyste włosy, mroźne spojrzenie i... ten sopel. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego mój zimny drań mnie nie chciał w swoim burdelu. Jestem dużo lepsza niż Kael'thas i Malygos. Ardas nic nie robił sobie z zamknięcia biznesu, ponieważ i tak miał kasy jak lodu. Miał teraz sporo czasu na wypoczynek wśród śniegów i rozkładających się trupów. Tak jak na króla Lisza przystało. Niestety, pewnego zimowego popołudnia ktoś mu ten wieczny odpoczynek zakłócił. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Przestańcie się śmiać ze zmarłych władców. Trochę szacunku. Mój panie, jakiś bałwan stoi pod cytadelą. Czy mam go wpuścić? Jaki znowu bałwan? O nie, tylko nie wujek Utcher. Co będzie chciał widzieć rożek czekoladowy? Orch Fajfaj! Zapach prawdziwego mężczyzny! Czy wiesz, że siedzę na wilku? Tyłem? Pio! Pomimo zakazu lodowego władcy i usilnych starań jego przydupasa, nieproszony gość i tak przedostał się do wnętrza cytadeli. Altasie, chłopcze mój drogi, jak ty wyrosłeś! Cicho tam, paladynie! Na widok byłego mistrza, król Lisz sięgnął po rękojeść runicznego ostrza mrozu. Miecz lekko zabłysł, gdy jego właściciel powoli wysuwał go z pochwy. Nie interesuj się mną, bo zaraz skończysz jako mój lojalny rycerz śmierci. To będzie trudniejsze niż myślałem, Altasie. Jak się witam ze stajem wuja po latach rozłąki? Pamiętam, jak ty i Calia bawiliście się kucykami. Tylko ona czesała im grzywy,
a ty urwałeś im głowy. Oj, Artasie. Widzę, że mój mały Ulwis wyrósł na potężnego króla. No, nieźle, żeś się tutaj urządził. Artas zacisnął dłoń na rękojeści ostrza mrozu, gdy paladyn zamiast się lękać zaczął opowiadać o dzieciństwie. Przy okazji wspomniał o jego siostrze, która szybko straciła się podczas inwazji plagi na Lordaeron. Artas był zły na stosunek Utera do tak poważnych spraw, jednak bardziej zezłościł się na kucyki. Żaden z poniaczy nie przypominał mu niepokonanego, a tylko tego rumaka był w stanie pokochać. A pamiętasz, Prymyczku, jak ciągnąłeś Jane za warkoczyki? Albo jak ugryzłeś Woriana, bo nie chciał z tobą pograć w klasy? Kupisz teraz sobie za Nutherze, tak? Nic z tych rzeczy. Jednak jest coś, co mnie martwi, moje dziecko. Doszły mnie niepokojące słuchy, że... No właśnie, co będziemy tak w przejściu rozmawiać? Nie zaproponujesz mi nawet herbaty? Z dwiema kosteczkami cukru jak zawsze? Tak jest. Tylko bardzo proszę, Artasku, żeby była gorąca. Muszę się jakoś rozgrzać. No, to ja tutaj na ciebie zaczekam, mój drogi. Tym razem lodowy władca nie wytrzymał i nerwy, które trzymał na wocy, w końcu mu puściły. Żartujesz sobie? Mnie, królowi Liszowi, Władcy Nieumarłych, Mrocznemu Księciu, Bogu Śmierci, każe sobie herbatkę robić? Na dodatek gorącą, gdy tu panuje wieczny mróz? Brzydzi mnie ciepło, brzydzi mnie ogień i wszystko, co związane z tym wszystkim. Najwyżej mogę ci zrobić ice tea. Oj, Tasku, nie krzycz tak. Lata już swoje mam, ale to nie oznacza, iż jestem głuchy. Słyszę cię doskonale. Możesz jeszcze wkroić cycynkę. Jak już wspomniałem, nie jestem głuchy. Niebawem otrzymam swoją upragnioną herbatkę. Kiedy Artasek miał 12 lat, bawił się w takie podwieczorki z przyjaciółmi. Jestem święcie przekonany, że zostało mu tak do dziś. On to uwielbia! Po 15 minutach szlachetny paladyn doczekał się swego upragnionego napoju. Król Lisz osobiście mu przyniósł na przemarzniętej tacy i z gracją podał pod nos mężczyźnie ów dziwny, czarny napar. Na zdrowie, mój nauczycielu! Utera bardzo ucieszył ten widok i ten zapach. Już chciał się napić, kiedy nagle jego usta wykrzywił grymas niezadowolenia. Taka ciemna? Co to ma znaczyć? Gdzie cytryna? Ty łobuzie! Przy okazji, w mojej herbacie pływają twoje włosy i kilka much. Do 100 000 martwych paladynów, jak ja go nienawidzę! Oby mój Lizotów coś wymyślił. To są rodzynki, paladynie. Nie podoba ci się moja herbatka? Pito, bo zaraz sam ci wleję do mordy. Czyżby to jakiś twój żart? Od kiedy do herbaty dodaje się rodzynki? Zrób mi jeszcze jedną. Niech ktoś zabierze tego potwora z Cytadeli, natychmiast! Co się stało? Czyżbyś był chory? Może masz gorączkę? Nie dotykaj mnie! Odejdź ode mnie, ty wierzycielu światłości! Oj, niedobrze. Chyba powinieneś się położyć. Może poczytam ci książeczkę? Zawsze to lubiłeś i zasypiałeś tak szybko. Mój panie? To twoja wina! Siubawanie, pecz mi stąd! Nie masz takiej mocy, by się mnie pozbyć! Zaraz się przekonamy! Szczęść Boże! Tu Stowarzyszenie Świadków Naru. W czym możemy pomóc? Jak ci bałwan przyczepi się do tego pana, najwspanialszego króla Lisza, Władcy Ciemności, Boga Śmierci, Karkuta, jego upiorności, Artasa Menefila, najpotężniejszego z najpotężniejszych, och, najwspanialszego, och, niezwyciężonego, och, tego jedynego, po prostu nie mogę, on jest dla mnie wszystkim. Czego pan ode mnie oczekuje? Tu nie ma czasu, wariata trzeba egzorcyzmować! Już wysyłam świętą inkwizycję i służę modlitwą. Po interwencji draneńskich paladynów i kapłanów,
Uther został odprowadzony do swojej twierdzy na Jasnej Górze. W tym czasie król Lisz przebudził się. Ale miałem koszmar. Śnił mi się wuj, który zażyczył sobie herbatkę. Artas szybko czmychnął do kuchni, śpiewając coś wesołego pod nosem, kiedy nagle ujrzał coś na stoliku. Z pewnością tamtego nie kładł. Co za pedofil. Na świętą światłość! Chyba zapomniałem o moim ulubionym beciku. Uther, przypomniawszy sobie o swoim charakterystycznym nakryciu głowy, wrócił do cytadeli króla Lisza. Co robić? Mogę kurwa jeszcze raz zabić? A może skotować najpierw duszę? Potem zabić, potem skrzesić, potem skotować duszę, potem zabić, później torturować zwłoki, potem skrzesić, zabić. No chyba to jest bardziej sensownie zwykła śmierć z mojej ręki. W głowie wciąż krąży mi jego słowo. Pedofil. Muszę zagrzewać tego bałwana w śniegu. Aha! Co za wuj? Zamknij się, Ner'zhul, i wyjdź z mojej głowy. Altasku, mój chłopcze. Byt już znalazłem, ale czy przypadkiem nie zostawiłem u ciebie moich miętówek? Misiaczku! O! Widzę, że oglądasz sobie zdjęcia. Chodź do wujcia. Zobacz, pingwinku, taki słodki byłeś. Czy ja coś czuję jeszcze twardego? No o co chodzi, mój chłopcze. Prawdziwy mężczyzna zawsze musi być twardy i gotowy do działania. Jako król, żądam odpowiedzi. Co właśnie czuję twardego? A jak myślisz, śnieżynko? Wanilia. Mój ulubiony smak lodów, na czekoladowe też chętnie bym się skusił. Zesztywniałem. Byłem zimny, twardy, niczym prawdziwy, arktyczny sopel lodu. Dopierdoliona bałwanów. Jak ma się pozbyć tego frajera? Mam, niech mu będzie. Pojedziemy do Stormwindu na weekend. Odnowę znajomość z Warianem i Jeno. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Wujasza w końcu się odpierdoli. Artas postanowił wcielić w życie swój plan. Kupił najlepszy alkohol w Northrend i w towarzystwie Uthera i Kel'Thuzada udał się do Stormwindu. Och, więc to jest twoje złote słoneczko. A może... byś się tak przywitał, co? No cześć, pijaku stary. On to ciebie dwa gule, nie wy. Nadal nie lubię tej... mędy... ale dobrym trunkiem to... nie pogardzę. Nie pogardzę. Tak, teraz jest moja szansa. Artas i ja wrócimy do siebie. Już taki z ciebie zimny drań. To
jest chore, wiem, lecz z tobą to inaczej jest. Ta paskudna larwa uczepiła się mojego pana, jak jakaś pijawka. Za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed, za pocałunek w tę noc i za stosunek w dzień. O, Artasie, jesteś taki zimny, ale wciąż pociągający. Może mianujesz mnie królową liszową i zrobimy sobie liszątko? Może dwójkę, chłopca i dziewczynkę? Poprosiłam Utera, by został chrzestnym. Won kurwa. Mało brakowało, a wrzuciłbym do tej wywłoki. Na szczęście przypomniałem sobie powód naszego rozstania. Teraz mogę siedzieć w swoim zapierdzielonym fotelu i czekać. A zgniją mi poślady. Tak się cieszę, że mój pan jest już tylko mój. Jego kocham i jemu służę. Tylko nie wyobrażam sobie żadnych małych liszydeł, straszydeł. Blech. Dance overhead. Here the lake stares with dark eyes.